To jest po prostu taka elektroniczna adrenalina, która płynie razem z moją elektroniczną krwią. Pasja jest u mnie, ze mną związana już od najmłodszych lat, to już mam chyba we krwi. W mojej rodzinie nie ma osób, które mnie zaraziły tą elektroniką. Starałem się ogarnąć tą wiedzę tak naprawdę z niczego, bo wtedy jeszcze internet nie istniał. Chodziłem po elektronikach, którzy naprawiali tu w naszym mieście sprzęty RTV i słuchałem ich opowieści całymi godzinami. Dawali mi różne płyty, różne części. Ja później to uczyłem się odlutowywać, lutować. Od zera po prostu zdobywałem swoją wiedzę bardzo progresywnie. Postanowiłem w pewnym momencie, że moja droga właśnie rozwoju, że tak powiem, elektronicznego, będzie się opierać na tym, że będę tworzył urządzenia typowo, które są wśród nas, ale ja je stworzę od podstaw. Stworzę je po swojemu, stworzę je po prostu tak, jak ja będę chciał. W 2014 roku w maju byłem po prostu na wakacjach i nagle jak grom z jasnego nieba spadł na mnie pomysł, żeby skonstruować kalkulator. Całą noc nie przespałem, bo już myślałem właśnie na jakiej zasadzie ten kalkulator liczy, jak jest realizowane dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie. Ale jak ten pomysł wpadł mi do głowy tak bardzo spontanicznie, no to już po prostu wszystko inne przestało mieć jakąkolwiek celowość. Zacząłem projektować różne obwody, różne koncepcje tego kalkulatora. Chciałem to zrobić w starym stylu, w stylu retro. Dążyłem do tego, żeby wszystkie części elektroniczne w tym kalkulatorze były z pewnej epoki. Nie ma tu nic nowoczesnego. Są układy scalone z rodziny TTL, gdzie z tą rodziną ogólnie na świecie się zajmowano w latach 70. i na początku lat 80., kiedy po prostu jeszcze jako tako nie były popularne procesory. Na początku to miał być tylko kalkulator czterodziałaniowy, natomiast postanowiłem bardzo rozbudować to urządzenie, szczególnie jak chodzi o wyświetlacze siedmiosegmentowe, gdzie użyłem ich 105 sztuk. Kalkulator tego typu, co skonstruowałem, nigdy nie powstał nigdzie, bo nie dość, że to jest po prostu urządzenie typowo liczące, to jest jeszcze możliwość podglądania przetwarzających się algorytmów, gdzie możemy sobie dokładnie zobaczyć, jak dane działanie matematyczne wygląda tak naprawdę od strony cyfrowej. Koszt ogólnie całego tego urządzenia był ogromny. To wyszło około 11 tysięcy złotych, wszystko. To zajęło około 6 tysięcy godzin, 208 dni i nocy ciągłości. Stworzyłem swój język maszynowy od podstaw, specyficzny. Można to by było wykorzystać jakiś mikrokontroler, napisać to w C czy w C++ czy tam w jakimkolwiek innym języku i by się skrócił czas nie z 6 tysięcy godzin, tylko na przykład na 60 godzin. I nie płyta by wtedy nie wyszła 72 na 50 cm, tylko płytka by wyszła jednostronna 7 na 5 cm na przykład. Można? Można, ale ja tak nie chciałem. Bicie rekordu to najwięcej układów scalonych w samodzielnie skonstruowanym urządzeniu. To jest taka kategoria tego projektu. No i w tym przypadku jest akurat układów scalonych 477. Ten kalkulator i wszystko co robię to jest tak naprawdę symbolem tego, że ja jako człowiek niewykształcony, tylko typowy amator elektronik z wielkiej pasji może osiągać wiele rzeczy, może komuś też to pomoże. Oficjalnie w imieniu Biura Rekordów chciałam wręczyć Ci certyfikat rekordu Polski w kategorii najwięcej układów scalonych w samodzielnie wykonanym urządzeniu. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Proszę. Wszystkie moje projekty związane z elektroniką, które stworzę, jeszcze mam nadzieję dosyć dużo, no to kiedyś oddam do Muzeum Techniki, bo to będzie najlepsze miejsce dla takich właśnie urządzeń, żeby to pokazać od podstaw. Zapewne za te kilkadziesiąt lat, no to się wszystko zmieni do góry nogami, więc to będzie typowe archeo. Zresztą już jest, ale ja to kocham.